Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Izajasza 1,18. Wielu ludzi często powtarza sobie ten wiersz. Przeważnie jednak nie pamiętają, co napisane jest w poprzednim wierszu. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa. Brońcie pokrzywdzonego. Wymierzajcie sprawiedliwość sierocie. Wstawiajcie się za wdową. Czytając te słowa widzimy, że mamy tu coś do zrobienia. Ale czy na podstawie zakonu? Ja czuję się bardzo dobrze, gdy mogę działać. Jednakże wielu ludziom nie jest z tym dobrze. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jakuba 1,25. Jak można obmyć się? Jak można odrzucić to, co jest w nas złego? Można, jeżeli postępuje się zgodnie z tym, co mówi Pismo Święte. Gdy słyszę o obmywaniu się i oczyszczaniu, to zawsze myślę o kąpieli w Słowie. Ono bowiem mówi nam, czego nie należy robić. A co robić? Mówi, czego nie zrobiliśmy jeszcze, a co zrobić należy. Pierwszą rzeczą jest więc czynienie pokuty, zwrócenie tego, co się ukradło, sumienne płacenie podatków, odwiedzanie wdów i sierot oraz zachowywanie siebie niesplamionym przez świat. Jakuba 1,27. A także wykonywanie dzieła Pana starannie. Napisane jest bowiem: przeklęty, kto wykonuje dzieło Pana niedbale. Jeremiasza 48,10. Tak postępując, możemy przyjść na wezwanie Pana. I choć grzechy nasze będą czerwone jak szkarłat, to zbieleją jak śnieg. I choć będą czerwone jak purpura, to staną się białe jak wełna. Purpura nie daje się wywabić, ale jeżeli ktoś sądzi, że obmycie się jest rzeczą niemożliwą, to niech wie, iż krew Jezusa oczyszcza z wszelkiego grzechu.